Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paulina Rychlec, jestem studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tak jak już zapowiedziałam, wygłoszę referat ile zarabia reżyser, a ile scenarzysta, czyli o zarobkę w polskim kinie. Może zacznę od tego w ogóle, skąd wzięłam te wszystkie moje dane. Otóż moim właściwie głównym, jedynym źródłem informacji jest Kraków Film Commission, czyli taki właśnie, jak tutaj wcześniej wspomniany, Regionalny Fundusz Filmowy działający w Krakowie już od 2009 roku. W tym akurat ostatnio przez 2 miesiące miałam okazję odbywać praktyki. I stamtąd właśnie miałam dostęp do tych wszystkich wniosków wraz z kosztorysami filmów, w których się znajdują także informacje o tym, na który sektor ile pieniędzy zostaje przeznaczonych, który zawodowiec ile pieniędzy otrzymuje za swoją pracę. Wykorzystałam akurat dane z edycji od 2 do 7, miałam do nich najłatwiejszy dostęp, czyli od 2010 roku do 2015. I tutaj wcześniej akurat, jak przygotowałam ten referat, padały pytania, czy te dane są tajne. Otóż to są pieniądze publiczne, dlatego nawet w samym regulaminie, jeśli chodzi o dofinansowanie filmów, właśnie w Regionalnym Funduszu Filmowym, pada to, że mogą zostać utajnione dane, ale nie znajduje się wśród nich to kosztorys, jedynie na przykład umowę o przekazanie praw do scenariuszy. Dlatego mogę korzystać z tych danych i to nie jest tajne, a nawet zasugerowano mi, że każdy może to sprawdzić, tylko nikt tego nie robi. Ale chciałam skupić się jednak tak uśredniając to, żeby pewną perspektywę, ile to tak mniej więcej wygląda w Polsce, dlatego nie używam konkretnych tytułów filmów. I tutaj jeszcze oczywiście musiałam ograniczyć swój referat, stwierdziłam, że skupię się na 5 takich takich ważnych zawodach filmowych, czyli mówię tutaj o reżyserze, scenarzyście, operatorach, bo tu będzie operator i obrazu, i kamery, a także kierowniku produkcji i montażyście. Tutaj może od razu, dlaczego nie pojawiają się na przykład aktorzy. Akurat nie ujmuję tutaj aktorów ze względu na to, że trudno jest porównywać. Mamy tutaj jednak za dużo czynników, tam jest, trzeba by wziąć pod uwagę, jak powiedzmy, jak duża rola jest danego aktora w filmie. To już jest w tym momencie ciężkie, trudne do porównania między różnymi rolami, ale także bardzo wchodzi tutaj ten aspekt jednak, jak bardzo uznany jest dany aktor. Dlatego jednak skupiłam się na tych pozostałych zawodach filmowych. I tutaj zacznę od reżysera. Tutaj jeszcze zaznaczę tylko, że dane pochodzą z filmów fabularnych, których budżety wynosiły około od 2 do 4 milionów złotych. Dane chyba są z kilkunastu filmów, które były dofinansowane właśnie przez Krakow Film Commission w ciągu tych 6 edycji. I tak jak tutaj Państwo mogą zobaczyć na slajdzie, średnia, jaka wyszła po podsumowaniu wszystkich właśnie tych zarobków, że średnio reżyser w Polsce, w tych filmach, które były dofinansowywane w Krakowie, zarabia mniej więcej 141 tysięcy złotych. I tutaj też ciekawe jest zawsze, i tak będę właśnie posługiwała się taką zasadą przy każdym z tych zawodów filmowych, żeby podać średnią, minimalną i maksymalną kwotę, żeby było widoczne, czy są duże rozbieżności na przykład. Jak tutaj widać, najmniejsza kwota, którą znalazłam, to było 70 tysięcy. 70 tysięcy i to była kwota dla reżysera, który debiutował. Dlatego nie miał, powiedzmy, za sobą tego prestiżu, nie był już uznanym reżyserem. Kwota maksymalna, która tutaj się pojawia, czyli 180 tysięcy, no to już był reżyser, który miał na swoim koncie już znaczny dorobek filmowy i powiedzmy, jest uznany w branży.
I dlatego jest jednym z prawdopodobnie przyczyn, że ta kwota jest znacznie wyższa niż ta, powiedzmy, ta minimalna, ale nawet też od tej kwoty średniej. Czyli akurat tutaj przy zawodzie reżysera widać tą taką rozbieżność, że mamy jednak duży rozrzut między tym, że mamy minimalną taką kwotę z 70 tysięcy aż do 180. Bo nie przy wszystkich zawodach filmowych to się sprawdza. Jeśli chodzi o scenarzystów, tutaj akurat trzeba też zaznaczyć, że wzięłam pod uwagę tych głównych scenarzystów, bo czasem pojawiały się na przykład w kosztorysach osoby, które konsultowały scenariusz albo miały jakiś dużo mniejszy stopień zaangażowania w projekcie, dlatego żeby być właśnie jak najbardziej dokładną i żeby to było porównywalne, użyłam tych danych, które dotyczyły tych głównych scenarzystów, którzy byli odpowiedzialni za pisanie scenariusza. I tak jak tutaj widać, że mamy tutaj kwotę około 73 tysięcy, a ten rozrzut między minimalną a maksymalną jest dużo niższy niż w przypadku reżysera. Czyli mamy minimalną kwotę tam 60 tysięcy do maksymalnie 90 tysięcy. To jest ta charakterystyka polskiego rynku filmowego, że często reżyser i scenarzysta to jest jedna osoba. I tutaj też było czasem były problematyczne wyjęcie danych z tych kosztorysów, bo zdarzało się, że nie były one rozróżniane. Czyli podawano kwotę, która była po prostu dla danej osoby, czyli która łączyła sobie rolę i reżysera, i scenarzysty. I tu się na przykład pojawiły takie problemy ze zbiorem tych danych. Też, jak tak było wczoraj wspomniane właśnie podczas jednego z wykładów, teraz PISF ma swoje takie główne, powiedzmy, ten wzór kosztorysu. I teraz właściwie prawie, że wszyscy z niego naprawdę korzystają, dlatego jest dużo łatwiej po prostu wyciągać te dane, bo się znajdą zawsze w tym samym miejscu tego samego kosztorysu, ale też jest to trochę podchwytliwe, ponieważ mamy tam rozróżnienie na różne etapy realizacji filmu, na przykład przygotowawczy, już realizacyjny, dlatego czasem można się złapać na tym, że te kwoty są rozbite i trzeba je na przykład pododawać między różnymi stopniami realizacji filmu. I tutaj dochodzimy do operatora. I tutaj jest znacząca różnica, ponieważ w tych kosztorysach zauważyłam, że jest. Oczywiście mamy tam dalsze piony, czyli mamy asystentów i tak dalej, ale jest główne rozróżnienie na operatora obrazu i operatora kamery. Operator obrazu to jest ta osoba, która ściśle współpracuje z reżyserem, producentem i jest odpowiedzialna za te. Ogólnie powiedziawszy zdjęcia. A operator kamery to już jednak jest strona bardziej techniczna, która osoba, która się bezpośrednio zajmuje jednak tą kamerą. I tutaj już widać po tych zarobkach, że mamy bardzo dużo rozbieżnych między tymi dwoma pokrewnymi zawodami. Średnią dla operatora obrazu jest około 61 tysięcy złotych, a już dla operatora kamery jest to tylko 21 tysięcy. I to już widać, że na tym przykładzie, że mamy jednak to rozróżnienie, że to jest operatora kamery się bardziej traktuje za osobę taką techniczną, nawet po tych, jak tak sprawdzałam te sumy, one często właśnie nie były takie, tak powiedzmy, okrągłe jak 12 tysięcy, bo często wiązały się z tym, że operator kamery był wynagradzany jak od dnia zdjęciowego. Czyli po prostu ile dni zdjęciowych na panie spędził, razy tam stawka dzienna było to mnożone jego wynagrodzenie, a przy na przykład operatorze obrazu, ale też w większości innych zawodów filmowych, mamy jednak stricte określoną w umowie kwotę, którą otrzymuje. No i tutaj jeszcze, żeby też te rozbieżności, szczególnie przy operatorze obrazu, też nie są bardzo zróżnicowane. Mamy tutaj od tych 50 tysięcy do 70 tysięcy, akurat te filmy, z których kosztorysów korzystałam, mam wrażenie, że one były na dość podobnym poziomie skomplikowania, jeśli chodzi o na przykład o zdjęcia. To później jeszcze będzie ważne przy montażu.
Więc na tym polu też to jest, mam nadzieję, dość porównywalne i da się to ze sobą zestawiać. I przy operatorze kamery mamy właśnie to wspomniane już 21 tysięcy złotych. Od kwoty minimalnej gdzieś 12 tysięcy do maksymalnie 35 tysięcy, czyli już tu mamy większy rozrzut, ale tu z tego co pamiętam, to ta kwota maksymalna, to ten film miał więcej dni zdjęciowych i stąd głównie wynika ta rozbieżność tutaj. Tutaj mamy o zawodzie kierownika produkcji. Producent działa na innych zasadach, więc często w ogóle nie jest ujmowany w kosztorysie, ale właśnie zawsze pojawia się nam kierownik produkcji, dlatego jest to, tak powiedzmy, mamy dane do tego, żeby jak z nich skorzystać i żeby je porównać. Mamy tu średnią 68 tysięcy, ale już widzimy, to jest chyba największa rozbieżność między kwotą minimalną a maksymalną, jaką znalazłam, jeśli chodzi o wszystkie zawody filmowe. Czyli mam od minimalnej, czyli 25 tysięcy, aż po maksymalną 100 tysięcy złotych. I tutaj też jest podobna sytuacja, jak było przy zawodzie reżysera. Czyli mamy tutaj do czynienia z mało doświadczonym kierunkiem produkcji, a także z tym uznanym, który od wielu lat pracuje w zawodzie. I to bardzo właśnie jest często widoczne, jeśli chodzi przy garzach za właśnie zaangażowanie przy filmie. I teraz przechodzę już do ostatniego zawodu filmowego, którym się zajęłam akurat w tej części moich badań, czyli do montażysty. I tutaj też, tak jak wspominałam, przy operatorach mamy ten problem, że jest to często trudne do porównywania ze względu na stopień skomplikowania pracy. Dlatego mogą się pojawiać duże rozbieżności. Inaczej, jednak inna jest praca przy różnych typach filmów. Nie w każdym jest tak istotny, tak skomplikowany montaż. Tutaj, tak jak wspomniałam przy operatorach, chyba te wszystkie filmy nie miały aż tak skomplikowanego montażu, że ten montażysta byłby tak osobno jeszcze, powiedzmy, doceniany przez to i jeszcze wyższymi zarobkami. Dlatego tutaj wyszła mi średnia gdzieś 38 tysięcy złotych. Od minimalnej 25 tysięcy do maksymalnej 50 tysięcy. I tutaj jeszcze, właściwie już kończąc, chcę tylko jeszcze podkreślić, że tutaj ujęłam tylko filmy fabularne, które powstały właśnie w ostatnich tam, powiedzmy, 6 latach. Były właśnie dofinansowane przez Kraków Film Commission, czyli były częściowo kręcone w Krakowie, były tam zaangażowane Kraków. Ale nie ujęłam tutaj filmów dokumentalnych, animowanych, do których też miałam dostęp, żeby po prostu. To jest ograniczony czas, więc żeby wyciągnąć tę esencję, ale to jest kolejne takie pole do popisu, że naprawdę chciałam też wskazać w tym referacie, gdzie można szukać tych danych, że te dane są dostępne i tylko wystarczy po nie sięgnąć i zacząć opracowywać, bo to, tak jak zostało wspomniane, właściwie nie pojawiały się wcześniej badania takie na ten temat, które podsumowujące to, ile naprawdę się zarabia w polskim kinie. Także dziękuję bardzo za uwagę.